Witamy w odcinku specjalnym numer 4,5. Nagrywamy go z tego powodu, że dostaniemy się do jakiejś, jeszcze nie wiemy jakiej, ligi po rozegraniu tej gry, bez względu na wynik. Tak, dokładnie. Dzisiaj witam wszystkich. Dzisiaj ruszył nowy sezon i gramy pierwszy mecz sprawdzający i po tym meczu zrzuci nas do jakiejś ligi. Zobaczymy, co to będzie. Ja obstawiam, że to będzie dalej Platyna. No tylko szanse na wyższą ligę nie są zerowe, ponieważ jednak dawali nam diamenty, jakieś wysokie platyny, które nawet sporo sesji razem pokonywaliśmy. Nawet dobra passa była. Zobaczymy, co wyjdzie teraz. Poprzedni sezon zakończyliśmy na 5. miejscu, nie? W platynie. Zerki teren. I myślę, że ruszymy z naszym One Base Colossus plus 3 Rax. Na tej mapie? Wczoraj się udało. Aha, no wczoraj się udało. Czyli ten wall robić tam na dole, nie? Tak, tak. Wczoraj nawet na diamenty się udało, więc... Zobaczymy, co z tego wyniknie. W ogóle teraz mam zamiar zacząć grać jeden na jeden tak porządnie. Także wszyscy ludzie z Platyny, jest szansa, że zagracie z całym kiciem kiedyś? Jak was sparuje? W dywizji mam Maximusa Blacka, jest kici, widać, że tych wszystkich znanych casterów rzuca do jednej tej. Tak. Powiem ci, że nawet robiłem trochę researchu i to... Tym bardziej może być on, że on też miał ten podstawowy portret zawsze na swoich filmach. On ma tego, Kaczyńskiego. Tak, tak. I 200 punktów. Trzeba byłoby jeszcze sprawdzić, ile ma punktów tych... za te achievementy i za to wszystko, bo ten, co jest u mnie w tym, ma 200. Tak, tylko że ostatni film Maximus Black już dawno z europejskiego radara robił, więc... No ale grał dzisiaj. Coś 8 zwycięstw miał już. I tak, ale ostatni film. Może grała nie już za filmu po prostu. No, tylko dlaczego gra na tym, na naszym tym serwerze? No też należy wziąć pod uwagę, że to jednak może być fake. No właśnie, tak się zastanawiam. Ale niby rasa się zgadza, nikt się zgadza. Zobaczymy. Wiesz, ja sobie zmienił portret na Kaczyńskiego. I też by się zgadzało prawie wszystko. To tak, ksywę zawsze można zmienić też. Cześć, jakoś tak dziwnie gram. Coś na tym początku sezonu nie czuję się szczególnie pewnie. No, mnie jakieś brązy biją, ale za to zabiję tą stonogę, co tu jest. Zabij tego SCV-a, co tu jest. Ej. A co tam SCV-a, stonoga ważniejsza? Jedno co mnie cieszy, że jeszcze żadnej nowej kiczowatej mapy nie dostałem. Patrz, tu gaz mi stawia. Debil. Nie dostałeś jeszcze tej nowej? Ja praktycznie cały czas nowe dostaję. Nie, miałem Taldarima i Shattered Temple. Ja właśnie mi cały czas sypię te nowe. Co on robi? To twoja proba tu jest? Weź. Tak, tak, tak. Goniła tego SFA, myślałem, że trochę cię wspomogę w tym. Dobra, już go zabiłem. Po co on tu ten? Po co on mi gaz postawił, tego to ja nie wiem. Może myślał, że jest zergiem. Może. Może to, wiesz... Taki zerg, taki... W nowym sezonie zerki zmieniły wygląd. Śmieszne było, gdyby na 1 kwietnia na przykład kiedyś Blizzard był taki jaja, że wybierasz sobie jakąś rasę, a masz potem grze inną. Czy parę osób by się mogło oburzyć w sumie? Nawet więcej niż parę. Ale przynajmniej byłoby śmiesznie to przez chwilę. Myślę, że Idra miałby dużo do powiedzenia w tej sprawie. Idra. Słucham?
Nic. Zniszczę ci te skałki tutaj z tyłu. Jasne. Dobra, robotik XB w drodze, gaz się robi. Oj, mój jest cechu się zablokował, ale spoko. Plus jeden się robi, steampack się robi. Gdzieś marudera pociśniemy. Cyk. Zerk postawił Evo Chambera i postawił Lyra. Roacher robi. Mi to odpowiada. Czyli ja muszę trochę więcej maruderów robić. Zaraz, pierwszy kolos wychodzi. Upgrade robi jak tylko 50 minerałów się uzbiera. I leci. Pierwszy Imbalosus. Lulusus. Zrobię wiesz, sobie trudeta. Wiesz, co? Że za każdym razem jak mówisz, że coś jest imba, to ginie jeden kotek. Tak. Żeby nie było na świecie kotów przez te protosy. Dzisiaj to sklinałem na imbę, jak grałem jeden na jeden. Na te kolosy, to jest... Cały dzień miałeś TVP? No, raz miałem zerga, a tak to cały czas TVP, więc... Myślałem, że zwariuję. Nie wiem, co tu nie ma innych teran oprócz mnie w tej grze. Powiem ci, że swojego czasu była masakra z zergami. To najprawdopodobniej nie wynikało z tego, że więcej zergów czy coś, bo jest najmniej z tego, co wiem. Tak? Nadal jest zakaz wytyka? Nie wiem, nie mam pojęcia nawet, ale wiem, że dzisiaj to, tak jak ci mówię na własnym przykładzie, to co grałem, to praktycznie sam Protoss. Coś zagrałem 7 partii i miałem 6 na Protossów i 1 na zerga. Ileś na zerga wygrałem, a na Protossy też wygrywałem, ja, ale parę było w plecy z Protossami. Dobra, tarcza się skończy za chwilę, concussive shield się skończy, plus jeden jest, steampunk jest. Także ja już jestem mniej więcej gotowy. Kurde, coś mi gardło znowu bierze. Ja już generalnie też jestem gotowy. Ja mogę iść. Już. Dobra, zaboksowałem, wszystko idziemy. Lol. Lol. Mam dobry timing. Uciekaj tym kursami. Uciekam, uciekam. Cię, ja zawsze muszę starczyć jednego. Dobra, damy radę. Że on nie fokusuje tych kolosów, to jest dla mnie dziwne. Zwłaszcza, że zaczął. Gdzie idziemy? Do zerga? Możemy. Idzie jeszcze jeden kolos. Spoko. Te rocze od dołu idą, trzeba uważać trochę. Uważaj, tu jeden kolos, czy tak zetnę. Idę, idę. Z tyłu.
fuck. Oba kolosy zdjęli? Dalej bijemy, chodź. Jej, cały czas. I gdzie się dostaniemy? Rutyna. A kurde. Dobra. Dywizja lotniskowy z whisky. Chciałem powiedzieć, że słabo, ale widzę, że przynajmniej się będziemy dobrze bawić. No, lotniskowiec whisky. Kurde, czemu platyna? Ale dobrze mówiłem, że platyna tak czułem. Dobra, to był odcinek numer 4,5. Zapraszam na następny, na razie. Cześć. A dwie gry po nagraniu tego odcinka, oto się pokazał ten obrazek. Kici, podziel się swoimi przemyśleniami. To był długo wyczekiwany moment i pierwszy krok w osiągnięciu mastera. Także jest spoko, spoko, od razu jesteśmy na 8 miejscu. To pewnie jakaś nowa dywizja, nawet nie patrzyłem. Aczkolwiek myślę, że całkiem sporo punktów, bo rozgraliśmy trzy gry po placemencie. Tak, 75 punktów mamy. Jednak na razie wszystko wygrywamy. To już chyba 8 gra z rzędu, którą wygraliśmy, o ile się nie mylę. Przy okazji trzeba powiedzieć, że ten sposób, który obmyśliliśmy, żeby Kici robił dużo jednostek, a ja od razu iść kolosy, się do tej pory sprawdza. Naprawdę mało, naprawdę jesteśmy w stanie wybronić jakieś Stalker Rusher, Roach Rusher, dosłownie pierwszym kolosem, robimy kolejne dwa i miażdżymy. No właśnie w tej grze, którą przed chwilą wygraliśmy, mieliśmy już taką nieciekawą sytuację na początku. Ledwo co to wybroniliśmy, nie? Już myślałem, że to będzie w plecy ta partia. W sumie będzie można rzucić repka do wątku. Też tak myślę. Dobra, trzymajcie się.